21 minut po godzinie 11. Zaczęliśmy bardzo muzycznie spotkanie z naszymi gośćmi dziś w studiu Radia 5 z okazji niezwykłego tygodnia kultury chrześcijańskiej w Suwałkach. Goście, którzy wystąpią dziś w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Artur Wachnik, Dawid Siekanowicz. Witam gorąco i serdecznie. Dziękujemy. Goście przyjechali do nas, proszę Państwa, z dalekiego Toronto. Jak się okazuje, siedzibę wielu polonusów. O sytuacji Polonii w Kanadzie porozmawiamy na pewno za kilka minut, ale zacznijmy od tego dzisiejszego koncertu. Grupa Artur Wachnik, wymawiana z angielska, dzisiaj wystąpi w Suwałkach. Okazało się, że wasza muzyka zaciekawiła Suwalczan na tyle, by zorganizować nieco większy koncert w nieco większej sali niż sala Młodzieżowego Domu Kultury. Co dzisiaj usłyszymy w auli PWSZ? Pierw chcę przepraszać za mój polski, bo może coś śmiesznie powie. Ja się urodziłem w Toronto, to tak... Bardzo dobry polski. Pięknie, ale będę próbował. Będziemy pomagali, spokojnie. To będzie po prostu taki rockowy koncert. Piosenki, które po prostu w tym roku nagrałem płyty w Toronto. We had it mastered w Nashville i po prostu około miesiąc temu wydałem i będziemy większość materiału to z tej płyty dzisiaj właśnie puścimy na żywo. Rock chrześcijański to bardzo ciekawe połączenie, bo ludzie kochają rocka, kochają też wiarę w Boga. No i jakoś to udało się wam połączyć. O czym są te piosenki anglojęzyczne, zaznaczmy? Tak, to są anglojęzyczne, ale po prostu to jest taki temat, w ogóle wiara i duchowe sprawy. To jest taki temat, który jest bardzo blisko mojej osobiście życia i to jest moja pasja. Ja wyjeżdżam na misję w ogóle co roku na kilka tam. Byłem w Brazylii wśród Polaków też, nie wiem czy wiesz, że tam jest ponad milion Polaków z polskiego pochodzenia. I tam również robimy koncerty, nie tylko dla Polaków, ale to zawsze muzyka w moim życiu była związana z chrześcijaństwem. I taką właśnie płytę nagrałem, bo chciałem. Rockowe brzmienia pasują do religii? Dało się to łatwo połączyć? Absolutnie. Myślę, że sam Jezus nie był taki bardzo religijny, że przecież większość czasu, jak się czyta Ewangelię, spędzał czas właśnie z tymi niereligijnymi ludźmi i myślę, że Chrystus bardzo lubi rock muzykę, bo... Czemu nie? Bo jest właśnie niereligijna muzyka, no. Przez taką muzykę nawracacie? Zachęcacie do powrotu do wiary, do spróbowania wiary, często osoby niewierzące? Wiesz, zachęcam po prostu, aby ludzie pomyśleli właśnie o Bogu bardziej, głębiej. A też zachęcam, aby wierzący ludzie po prostu zastanawiali się, jaką wiarę żyją. Czy to tak naprawdę... Bo wierzę, że ja kiedyś żyłem taką bardzo płytką wiarę, gdzie mi nie tak naprawdę ja byłem najważniejszy człowiek na całym świecie. I teraz po prostu mam inne spojrzenie i próbuję w tych piosenkach też jakoś to co wierzę, to co uczyłem, to co widzę teraz, chcę to jakoś podzielić się z ludźmi. I o czym są te piosenki? O twoim dążeniu do wiary? O odnajdywaniu Boga? Niektóre są o tym, co widzę w świecie i po prostu jak myślę, że powinniśmy jako ludzie, które są darowani w materializm, wiele po prostu mamy błogosławieństw w naszych krajach, tam gdzie ja jestem i widzę, że dużo ludzi po prostu żyje w tak może nie mądrze to wszystko wykorzystuje, a jak jest tyle biedy w świecie i tyle po prostu potrzeby, to myślę, że Boże serce jest zawsze, abyśmy po prostu żyli dla tych innych, dla tych ludzi w świecie, które naprawdę potrzebują miłość, nadziei, radość i my jesteśmy w stanie to im określić. To moja misja jest, aby zachęcić innych właśnie w tym też. Wystarczy pomyśleć czasami. Dawid, na czym grasz? Gram na gitarze elektrycznej. Daje się te chrześcijańskie słowa przełożyć na nuty, na gryfie gitary?
Tak, myślę, że bardzo łatwo. Specjalnie z taką muzyką, w której jest bardzo złączone dużo uczucia i uwielbienia i innych tu spraw, to jak się gra na gitarze i próbujesz coś ułożyć, to łatwo to wychodzi, bo jesteś w takim nastawieniu do tego wszystkiego i tak wszystko wypływa. Dzisiaj gościcie w Polsce już od jakiegoś czasu, po raz powiedziałeś, Artur, trzeci, czwarty gościcie w Polsce. Jak się gra w innych krajach? Jak przyjmują was odbiorcy, którzy no, często władają pewnie językiem angielskim nieco lepiej niż Polacy? No, w Polsce jest trochę łatwiej, bo przynajmniej ta muzyka tutaj jest no, podobna. Taka jest kultura Western culture. W niektórych wschodnich krajach to jest trochę inaczej, bo mają inny styl, inny... Ale zawsze odbiór jest bardzo pozytywny, bo to coś innego, coś czekają... Nie wiem... Ciekawe, I don't know. Nie zawsze rozumiemy tekst, a sama muzyka też jakoś pozwala się otworzyć? Ja, ale nawet w tych krajach, czy gdziekolwiek jestem, to próbuję zawsze tam, aby ludzie nie byli w ciemność, coś tam opowiedzieć, kilka słów o czym właśnie śpiewamy. Dzisiaj koncert jest trema? Przed polską publicznością? Nie, raczej teraz w radiu, że tyle muszę po polsku mówić, to trochę mam tremy, ale przed ludźmi w koncercie to nie... Dzisiaj spotykacie się z Polakami, no było, nie było, z waszymi rodakami po godzinie 19. Ucieknijmy teraz na chwilę od dzisiejszego waszego występu. Przenieśmy się do Kanady. Jak żyje się Polakom w Kanadzie? Tym, którzy są już z dziada, pradziada w Kanadzie i tym, którzy teraz przyjeżdżają. Mm-hmm. No, myślę, że... Jest jakaś wspólnota między Polakami? Bratają się? Bardzo trzymają się razem? Ja mieszkam west of Toronto, to what's west? Zachód Toronto, tam jest bardzo dużo Polaków, 200-300 tysięcy około ludzi z polskiego pochodzenia. Tam są, Polonia jest bardzo dobrze zorganizowana, tam są wielkie, teraz otworzyli drugi potężny supermarket polski i no dobrze, że żyję, myślę, like for the most part. Chociaż ja jestem nie tak bardzo w Polonii tam. Mam tam z Polonią kontakt, ale jestem Kanadyjczykiem i bardziej tak na co dzień to jestem z Kanadyjczykami. Ale język polski w rodzinie słyszę doskonale kultywowany. No, babcia tam, zawsze z babcią mówiliśmy w domu, to tam zostało coś. I teraz właściwie tak ostatnie kilka lat mam więcej kontakt z Polakami. Żona, Polka pochodzenie, to też tam się trzyma tego polskości. Dawid, jak to u ciebie wygląda z tą polskością? Bym powiedział, że tak samo. Dużo polskich biznesów się razem trzyma. Jak jest taka książka telefoniczna polskich biznesów, to może na 15 centymetrów grube jest. I ten pan, który na przykład idzie się do polskiego dentysty, sąsiad jest Polakiem, polski dentysty poleci polskiego fizjoterapeuta, który poleci Polaka, który pod zakłada, który poleci Polaka, który air conditioning zakłada i Polaka, który łazienki robi i jeszcze pójdziesz do polskiego sklepu. Czyli zawsze jak gdzieś wyjdziesz w sklepie większym, to zawsze możesz usłyszeć gdzieś z daleka taki polski głos. A polski język w twoim domu jak wygląda? Tak samo, ja mam dwie siostry, jedną starszą, jedną młodszą. To z nimi zawsze po angielsku mówiłem, ale z rodzicami po polsku mieliśmy też kuzyni moi dosyć dużo przyjeżdżają i babcia i dziadek i tutaj też byliśmy 2 lata temu, to trzeba po prostu jakoś po polsku mówić. To bardzo się chwali, bo niektórzy bardzo szybko zapominają i przechodzą na angielski. Często niezbyt sympatycznie brzmiące. Jakbyście zachęcili kogoś, kto nigdy w życiu nie miał do czynienia z rokiem chrześcijańskim, by dzisiaj przyszedł na wasz koncert, może po raz pierwszy spotkać się z taką muzyką? Ja bym powiedział, że jak nigdy człowiek nie miał, to nic nie straci. Niech przyjdzie, zobaczy i mam nadzieję, że będzie podobało się również starszym i młodszym. To jest chyba coś będzie dla wszystkich tam dzisiaj.
Dawid, czy jakieś specjalne solo na gitarze dzisiaj dla Polaków zagrasz? Może hymn? No, zobaczę, jeśli się dzisiaj nauczę. Dziękujemy serdecznie. Polonusi z dalekiej Kanady dzisiaj zachęcają Was do odwiedzenia Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przypominam, rok chrześcijański w najlepszym wydaniu. Początek, godzina 19:15. Wstęp oczywiście wolny. Artur Wachnik, Dawid Siekanowicz, goście z Toronto, byli dzisiaj Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję i miłego koncertu życzę. Dziękujemy.